tym odcinku. PIK 85+, paczka 10 razy 83+, paczka za 600 tysięcy oraz ja. Zadecydują o składzie, którym zagram kilka meczów. Przetestujemy też nowego Lautaro oraz zaczniemy ewolucję ikony. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i zaczynamy zabawę. Co będzie z PIK-a? Wow, Osimhen! Jeśli znajdzie się dla niego miejsce w składzie, to kupię sobie jego lepszą wersję, żeby było ciekawiej. Teraz 10 razy 83+, paczka zrobiona w SBC, która daje nam Francuza, środkowego obrońcę Rafa Varane. Zawsze mogę przetestować wypożyczoną Renard, bo ją mam i Casemiro, którego dopiero co przepalałem. Ej, ale co jest? 4 walkouty? Ja przepraszam bardzo, ale wczoraj otwierałem 84 razy 11 i tam mieliśmy tylko Casemiro. Co jest? Wrzucę to na Lautaro, bo chyba dzisiaj go skończymy. I teraz wisienka na torcie, czyli paczka za 600 tysięcy. Przed tym zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, jeśli film wam się spodoba. Oby się spodobał, mam taką nadzieję. Zobaczmy, czy będzie niebiesko, a może znów pomarańczowo, a może i ko... Nie, nie, to nie może być tylko inform. Poczekajcie, to się rozkręci. Kevin De Bruyne, okej, to zagramy jego wersją Team of the Year, jednak nie, no na pewno to jest zepsute. W środku musi się kryć jakaś karta Champions League, a może Hansen, która jest jeszcze do trafienia? Nie, panie i panowie, to będzie Diouf. Swoją drogą świetnie wygląda ta karta, więc zagramy nim. Nie, no nie gadajcie, cholera, to ty się skończyło, no dajcie, dajcie jakąś kartę. Krzysztof Piątek, może być. Przeraża mnie, że z cudem graniczy nawet trafienie takiego Donnarummy, które jakoś dużo nie kosztuje. No kurde, to jest paczka za 3 KFP. Jeszcze 3 lata temu o czymś takim w ogóle nie myśleliśmy. Mamy ostatni skład na Lautaro. I doczekałem się, jest, jest. Fioletowe flary, niebieskie barwy, walkout, Champions League, Lautaro Martinez. Zrobiłem go, bo chciałem dać mu szansę. Jakoś nigdy mi się nim mega w grze nie grało. Tutaj ma playstyle, które mogą pozwolić na odrobinę zabawy. No i co najważniejsze, testujemy nową kartę. Wracając jednak do startu tego filmu, rozpocząłem ewolucję Hadziego. Dlaczego? Bo stawiam na zabawę. To jest karta, która tworzyła ten kanał. Back to Glory, niesamowite gole z dystansu. Ja wiem, że on ma kartę lepszą, ale ta po ewolucji będzie lepsza od tej, którą można kupić na rynku, ponieważ zależało mi na tym playstylu do powershotów, więc Hadzim dzisiaj gramy. Jako, że trafiłem złotego Kevina, to Kevin po prostu w lepszej wersji trafia do pierwszej drużyny, no nie ma sensu grać złotą kartą. Ja wiem, że to nie jest jakieś szaleństwo, ale no gdyby leciały lepsze karty, to nimi bym grał. Zrobiłem sobie Martineza za te paczki, Krzysiu Piątek, Hadzi w ewolucji, Diouf, którego trafiłem, Bernardo i De Bruyne w lepszych wersjach. Nie jest źle. Będzie spocenie, ponieważ gram Rivalsy, ponieważ chciałbym wbić się do wyższej ligi, żeby to mieć lepsze nagrody. Smith, Ronaldinho, jeszcze Centurion Hulit, ale mu sypnęło. Pokażę wam, że nie są potrzebne takie karty, okej? Okay? Mamy Krzysia Piątka, mamy Hadziego, myślę, że będzie jakaś piękna bramka z dystansu. Ja nie myślę, ja to wiem. 3 kreski z kawałkiem, George Hadzi! No i niestety za bardzo to w kierunku Van der Sara skręciło. KDB, i szybciutko Piątek uderza przy słupku z fałsza 1-0. Troszeczkę rywal zamulił, co musiałem wykorzystać. Nie przypuszczałem, że to Krzysztof Piątek. Patrząc na to, jacy piłkarze są na boisku, jako pierwszy trafi do siatki w tym spotkaniu. Gość dużo kręci, co niestety sprawia, że się gubię, ale spokojnie. Garincha, a jednak nie ma, myślałem, że wyczeka, myślałem, że uderzy przy słupku, bo się tym bramkarzem przesunąłem. Patrząc na to, jak on gra, trochę mnie to zaskoczyło. Musimy uważać. Sofia Smith. Wow, ale Thibaut broni. To jest chyba pierwszy raz, kiedy go używam w tym roku i nie zdziwię się, jak zaraz znajdę bramkarza do pierwszej drużyny. Hul... Kolego. O kurczę, Garincha, to się kończy golem. Niestety, spóźnione wejście. Bardzo dobrze operuje tym R1, ale takimi piłkarzami jak Garincha, no to jest po prostu przyjemność. Świetnie, George Hadzi. Oj, muszę to zrobić. Panie i panowie, będziemy mieli rzut rożny, czy... Okej, udało się. Mocne dośrodkowanie. Krzysztof Piątek z przewrotki. No co tu się dzieje? Piątek zaskoczył mnie tym obrotem. Ładnie. Jeszcze lepiej. I może jakieś uderzenie z fałsza. To wyszło, George Hadzi. 2-1. Panie i panowie, on tu wraca i on nie ma zamiaru odchodzić. No bo jest niewymienny. Zapłaciłem za niego 70 tysięcy, jeszcze 1000 FP za ewolucję, więc... No on tu zostaje. Nie przepalę przecież takiej karty. Hadzi znów mocna centra. Tym razem Van Dijk wiedział, gdzie ma być. Jednak jest Kevin De Bruyne. 3-1. Bardzo podoba mi się karta Kevina. Niektórzy tak ją średnio oceniali, ale według mnie no jest to pomocnik perfekcyjny. Nie mogę się do niego przyczepić. KDB, jeszcze jedna okazja. Niekryty. Trafia, trafia, trafia. Teraz to ja mam dylemat. Sprzedać Winiego, zainwestować w pomocnika, który będzie z nami długo, tak jak Bellingham w zeszłym roku. Bardzo podoba mi się ta karta. Dajcie znać w komentarzach, co według was powinienem zrobić. Czy gramy chwilę tym Winim, czy jednak na długo inwestujemy w Kevina. I teraz już Sofia trafia.
Lautaro, ciągle czekamy na jego gola, to Piątek ma okazję, trafia! Okej, okay, jedno jest pewne, zaliczam wyzwanie na Hadżiego, będziemy mieli dwie bramki przewagi, jednak no nie przypuszczałem, że to właśnie Krzysztof będzie miał więcej bramek od Lautaro, chyba że teraz może coś zrobię. Nie ma szans. Nie spodziewałem się takiego wyniku, rywal grał bardzo dobrze, ale no zabrakło mu zimnej krwi, tylko tyle. Bernardo Silva znalazł Piątka, ten doskonale... Nie, to jest hat-trick, to jest hat-trick Piątka, 6-2. Słuchajcie, on ma dostępną ewolucję, nie wiem czy ja go w nią nie wrzucę. 3 minuty sędzia doliczył? Tego jeszcze nie widziałem. Jeśli wygram kolejne spotkanie, to zyskuję pierwsze ulepszenie na Hadżim i co jak co, po pełnym upgrade'ie wygląda na cudownego SPO. Naprawdę, po to ja się czuję spełniony, jeśli chodzi o wyniki w Food Champions teraz. Więcej luzu. Przekonajmy się, co trafię z drugiej takiej paczki w dzisiejszym odcinku. Jest to Inform, więc zawsze coś zwraca mi się karta, którą przepaliłem, ale poczekajcie, bo to będzie Neuer, więc mamy walkout, a z Neuerem przychodzi do nas DeMarcos. Dobra, nie wiem, czy go przepalałem, ale dobra ocena. No i zobaczcie, no dwa walkouty. Czemu ta paczka jest lepsza od tej 84+, o co tu chodzi? Jako, że odebrałem zadanie za oglądanie eventu EA, to mam jeszcze Kevina na dodatkowe 9 spotkań, więc po prostu będę nim grał i na podstawie następnych 15 meczów ocenię, czy go kupić. Ale też czekam na wasze komentarze. Okej, gramy drugi mecz i... Ja pierdzielę, Pele, ale Pele kupiony, dobra, bo... I jeszcze Hulit kupiony. Gramy z multimilionerem. A to oznacza tylko jedno, trafił swój na swego, no... Co z tego, że on ma Pele, Zico, skoro ja mam Krzysztofa Piątka, który przed chwilą strzelił hat-tricka... I ja w ogóle nie grałem na niego, nie? Ja najchętniej to bym go nie wystawiał w tamtym składzie, ale skoro już go trafiłem, no to... Kurde, ostatnio ma świetną formę w rzeczywistości, strzela te bramki jak opętany w lidze tureckiej i stwierdziłem, dobra, damy mu szans. Mam nadzieję, że Krzysiek to doceni, o czym ja mówiłem. Po prostu chodziło mi o to, że te gole przyszły naturalnie i czy on znów to zrobi. Piątek. Zabrakło po prostu wsparcia szybszego Martineza. Zico, no i Eusebio. Prosta akcja. Kafu podciął, tylko kurczę, boję się, że Piątek choć podał idealnie. Lautaro, zrób to, proszę, ty masz... Nie ma, dobra. Wybaczam mu. Łop! No niestety, to był spóźniony... No nieważne. Świetnie, Lautaro teraz wjeżdża. Czekamy na tę pierwszą bramkę, doczekaliśmy się. Bezlitosne wykończenie dla pewności, dołożyłem tutaj precyzję i opłaciło się. Teraz Piątek z okazją do wyrównania. Krzysztof Piątek! Jaka rakieta i on to tak łatwo broni. Nie było spalonego, niestety zamulił to ten na dole, to Kafu zamulił, zajebiście, dziękuję ci. Szybkie podanie, Kevin! Nie, no to jest niemożliwe, 2-3. Z jaką łatwością on to robi, ja takiego pomocnika kurde potrzebuję. Bernardo, mocne podanie, Krzysztof Piątek, to musi być 3-3, Piątek, pole karne, Krzysztof! Cholera, czemu ten Alisson tak na niego pluje? Ashley, bądź wystarczająco szybki, wspieramy się Laurent, no to dziwne, że rywal nie poczekał. Oj, na fake shota i Cafu, no to jest ten poziom, na który czekamy. Hadži, Lautaro się rozejrzał, KDB, tak, to 3-3. On do nas trafia. Po tym meczu sprawdzam jego cenę. Zawsze go szanowałem w rzeczywistości, ciepło się wypowiadał o Liverpoolu. Może grać w Manchesterze City, ale dla niego będzie tutaj miejsce, ależ to mogła być piękna bramka. Teraz Piątek, czy on będzie wystarczająco szybki? Tak jest! Krzysztof Piątek, pusta bramka, Carlos Alberto nie był w stanie dogonić polskiego pistolero. 4-3. Hadži, nie, Piątek znów to robi, rywal się rozsypał w defensywie, Krzysztof Piątek. No i Cafu, a to akurat ciekawe, że Carlos nie był w stanie, ale momencik, bo jeszcze jest jedna okazja, Lautaro karny. Czy Piątek zamieni jedenastkę na bramkę? Lewy, górny, perfekcja, panie i panowie, perfekcja, to jest najlepszy napastnik na boisku w tym odcinku. Przejęcie, Hadži, no cholera. Co się nagle jego obrońcy obudzili? Jeszcze Lautaro, kolejna szansa, Lautaro sobie wjeżdżamy, to musi być gol. Rywal wziął pauzę i okej, jest po meczu, co mnie cieszy. Na razie trudno mi ocenić Argentyńczyka, bo musiałbym go wrzucić do mojego takiego głównego składu, dlatego zróbmy to. Najpierw jednak odbierzmy pierwsze ulepszenie Hadžiego, fajnie mu strzały rosną, +2, tylko no wiecie, jeszcze to tempo musi być troszkę wyższe. Zagramy czymś takim, testujemy w poważnym składzie Lautaro oraz Kevina. Okej, mamy Herbinteru, zobaczmy czy przeciwnik też postawił na Lautaro Martineza w bramce Loris, to mnie cieszy, jednak Maldini ten lepszy. Jest Lautaro, szanuję. Mnie boli, że ten Hadži będzie zielony, ale może kiedyś będzie możliwość ewoluowania go z powrotem w ikonę, że tak powiem. Kurczę, ogółem to stać mi na Kevina i na Viniego, tylko zastanawiam się, ile będą kosztowały te przyszłe gwiazdy, które się pojawią. Patrząc na to, jak rynek w tej grze wygląda, to kurde, jakieś najciekawsze nazwiska, pewnie 3-4 miliony. Ciekawe, jak z playstylami będą robić, bo skoro w tym evencie nowym, Road to the Final, niektóre karty mają po 2,
No to zakładam, że niektóre przyszłe gwiazdy, te najlepsze, też dwa playstyle mogą dostać. Fajnie jednak, jakby tacy niżej ocenieni zawodnicy w eventach dostawali po dwa playstyle, bo no nie wiem, załóżmy, mamy to Road to the Final. No wiadomo, że niektóre drużyny za daleko nie zajdą. No to dajcie chociaż, żeby wprowadzać tę różnorodność, już dwa playstyle nawet na takim gorszym zawodniku z gorszej drużyny, na którą nikt nie liczy. Nie wiem. I tak te składy, gdy gra się w Food Champions, wyglądają praktycznie identycznie, no to co by się stało, gdyby, kurczę, jakiś słabszy zawodnik byłby dobry? Lautaro, jesteś? Jest! Uderzy z fałsza, uderzył, 1-0. Lam, prosta, skuteczna piłka, z tego co widzę, wbiega już Vini, jest na 16 metrze, on też potrafi z fałsza, ale w poprzeczkę! Jest podanie w pole karne, Kevin De Bruyne, nie, on musi do nas trafić, ta karta jest... chora! Powiedziałem to. Czegoś takiego nie czułem, gdy grałem Bellinghamem. Był dobry, ale właśnie brakowało takich ekstra rzeczy. Lautaro, hop, tak, 3-0. Oj, co on odwalił, 4-0. Zaczyna się comeback? Tak, prosto. Aj, okej, dużo miał tutaj miejsca i Lautaro powinien trafić, trafia. Dośrodkowanie, no tak, Vini krył Van Dijka. Kurde, dlaczego? Mam sprytny plan, podanie Hadziego, Vini, hop, fałszyk. Nawet precyzyjnego nie dołożyłem, jakie to jest głupie czasami. Uwaga, Hadzi w polu karnym, ja szukam asyst, Lautaro Martinez. Mia Hamm przed chwilą odepchnęła blą, zawahała, ale jednak trafia. Nie, Hulit, czemu ty mu pomogłeś? O, Casillas, co ty robisz? Dobra, została minuta, nie utrzymałem piłki przy no... Dlaczego? On mógł tutaj wyprowadzić jeszcze akcję bramkową, no ale dobra, wygrałem. Lautaro, zagraliśmy dzisiaj 3 mecze, 5 bramek, 3 asysty. Uważam, że to są liczby bardzo dobre i szczerze polecam tę kartę. W Lidze Mistrzów Inter mierzy się z Atletico. Pierwszy mecz grają na własnym stadionie. Według mnie warto zaryzykować, jeśli macie niepotrzebny foder, ale no jeśli na siłę chce się robić, to kurczę, nie wiem. Nie chcę brać takiej odpowiedzialności na siebie, ale jak w poprzednich grach jakoś on mnie nie zachwycał, to tutaj było trochę lepiej. Nad Kevinem będę myślał. Zobaczę, co tam napisaliście pod filmem i jutro albo pojutrze podejmę decyzję. Do zobaczenia, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Fajne mecze, dużo bramek, działo się coś. Cześć!